Przemek, 62% z gry. Ja wiem, że to dzisiaj nie był jakiś super poważny mecz, ale mimo wszystko z taką skutecznością chyba dobrze jest zagrać na kilka dni przed pierwszym meczem playoffów. Jasne, ale myślę, że przede wszystkim cieszy to, że dzisiaj rozłożone minuty były znowu na 10-11 zawodników. Każdy wszedł z ławki i dał od siebie, dołożył cegiełkę do tego zwycięstwa. Spokojny mecz, kontrolowany, także cieszymy się ze zwycięstwa i w dobrych nastrojach rozpoczniemy tę fazę playoff. Kiedy ostatnio widziałeś zmienianą naraz całą piątkę drużyny przeciwnej? No, ruszady dzisiaj były całkiem nie ze strony pana Kamińskiego, ale tak trzeba robić. Mieli duże problemy z podkoszowymi, nie grał Hubert Radke, nie grał Kirkar czy Beck, także musieli sobie jakoś radzić i my się cieszymy, że wykorzystaliśmy te ich braki pod koszem i Vlado dzisiaj zaliczył 20 punktów, Adam Chryzaniak również powyżej 10, także wykorzystaliśmy naszą przewagę fizyczną pod koszami. Jeszcze zapomniałem dodać Craiga Brakinsa. Ktoś wierzył u was w szatni przed dzisiejszym meczem, że czarni są w stanie wygrać w Zgorzelcu, czy w ogóle w to nie wierzyliście, nie braliście tego pod uwagę? A tak naprawdę to nie kalkulowaliśmy tego i skupiamy się na naszej drużynie, na tych priorytetach, które są przed nami. Teraz mamy bardzo ważne spotkanie z Asseco u siebie, musimy nadać ton rywalizacji. Zawsze ten mecz numer jeden rozpoczynający całą serię playoffów jest najbardziej nieprzewidywalny i do niego trzeba by podejść z podwójną mobilizacją, bo w tych meczach zazwyczaj są największe niespodzianki. Mam nadzieję, że niespodzianki w pierwszym ani w drugim meczu w Zielonej Górze w playoffach nie będzie. Nie, myślę, że nie będzie niespodzianki. Będziemy się solidnie przygotowywać i myślę, że przede wszystkim musimy znaleźć złoty środek na AJ'a Waltona, który napędza całą grę dla Asseco i to będzie kluczowy pojedynek, myślę, przy tym spotkaniu. Myślę, że może desygnujemy Markusa na niego, jest silny fizycznie, wysoki. Myślę, że będzie mu mocno przeszkadzał w organizowaniu gry. Kamil, to był taki mecz chyba do rozegrania, po prostu nie chodziło tutaj specjalnie o to, żeby ktoś wygrał, żeby ktoś przegrał, ale imponujące, przynajmniej dla nas tutaj jak rozmawiamy, jest to, że zagraliście dzisiaj na pan 62% skuteczności. Przed playoffami to chyba bardzo dobra prognoza. Na pewno dzisiaj dużo rzutów wpadało. Wszyscy pograli i to jest fajne, że każdy się poczuł potrzebny. Myślę, że to jest dobre przed playoffami. Dużo punktów ludzi z ławki, bo aż 60 po naszej stronie. To świadczy dobrze o naszej ławce, czy to jest po prostu efekt tego meczu, w którym ławka dużo grała? To też jest kluczowe, żeby mieć zawodników, którzy wchodzą z ławki i dają kolejny impuls drużynie, że granie siada. Ja tak staram się wychodzić i dawać zawsze tyle, ile mogę, niezależnie ile gram. Dzisiaj 6 aż zawodników, podwójne zdobycze. Chyba pierwszy raz w tym sezonie coś takiego się zdarzyło. No tak, dzisiaj była troszeczkę taka wesoła koszykówka. Rzuty wpadały i myślę, że tutaj kibicom się mogło podobać. Faktem jest, że mecz nie było jakąś tam stawkę, ale prognostyk przed playoffami dobry. Wesoła koszykówka chyba się nie musi kończyć. Zaczynają się playoffy, najlepsze co może być w waszym życiu sportowym chyba. No oczywiście na to się czeka. Wiadomo, te szóstki to jest takie troszeczkę oczekiwania, te playoffy, delikatnie mówiąc. Przynajmniej mi się tak troszeczkę to duży przed playoffami, ale najważniejsze mecze teraz przed nami i tutaj trzeba pokazać klasę. Myślę, że jak to nie bez powodu, wszyscy mówią, że to czas weteranów jest. Nie sprawdziłem w komputerze, bo nie miałem teraz czasu, ale podobno gramy z Asseco. Taką macie też informację, wy podobno bardziej oficjalną niż my nawet tutaj. Trudny to będzie przeciwnik, tam przegraliśmy raz w tym sezonie. Myślę, że tak, ale myślę, że teraz naprawdę będziemy już mocno skupieni, będziemy mieć jakby po tamtym meczu kolejne pomysły, więc najpierw zacznijmy tutaj, żeby po prostu pierwszy mecz wygrać i jak najlepiej się spisać, a będziemy myśleć, co będzie tam na wyjeździe później.